Dziękujemy pani Ewie za te piękne słowa. Chciałbym tylko krótko powiedzieć, że jeżeli ktoś przychodzi na naszą manifestację jako dziennikarz, powinien zachowywać się jako dziennikarz niezależny, a nie stać i się śmiać z osoby, która tutaj przemawia, przeszkadzać jej i robić sobie jakieś żarty. Więc jeżeli uważamy się za dziennikarzy, to zachowujmy się jak dziennikarze, a nie jak jacyś wysłannicy partyjni. Dziękuję. Teraz chciałbym takim okrzykiem pokazać, gdzie mamy, gdzie chcemy i o czym chcemy mówić, jeżeli jest mowa o Gazecie Wyborczej. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! 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 I niestety jakoś Wyborcza nie ogłosiła finiszu tej kampanii. Dlatego dziennikarza, który się awanturuje, tego pana z brodą, ten pan pokazywał do nas środkowy palec. Dlatego wszyscy razem jak najgłośniej tam się skrzyknijmy. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Jest pan niezależny! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Wyrzuć do śmietnika! Przemawiał w trakcie przemówienia, przeszkadzał pan. Tak się zagłosił. Nie czerwony, nie tęczowy, lecz Białystok narodowy! Nie czerwony, nie tęczowy, lecz Białystok narodowy! Nie dajmy się złapać, bo o to chodzi. Nie tęczowy, lecz Białystok narodowy! Nie warto robić problemu. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! To jest ostatni podryk takiego trupa, który leży już w trumnie. Tym trupem jest Gazeta Wyborcza. Słynna akcja Wykopmy rasizm Białegostoku, prowadzona przez Gazetę Wyborczą. Jak ta akcja się zakończyła? Gdzie są efekty tej akcji? Co panowie z Gazety Wyborczej mogą teraz powiedzieć? Czy ten rasizm wykopali, czy tego rasizmu tu nie było? My jesteśmy wierzący, jesteśmy prawosławni, jesteśmy katolikami. Dalej wierzymy w Boga, dalej mamy ojczyznę na sztandarach i jesteśmy honorowi. A ci ludzie, którzy piszą takie rzeczy jak te Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć, czy tutaj lokalni redaktorzy Gazety Wyborczej, już niedługo ich czasy się skończą. Teraz dla pani dyrektor oraz dla autora książki, pana Marcina Kąckiego, wręczymy nagrody za wybitne osiągnięcia w szerzeniu propagandy. Pani dyrektor teatru, wręczamy nagrodę Złotego Goebbelsa. Taka sama nagroda przygotowana jest...